Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Kolonia, z Kolonii. Dawno nie było Kolonii. No, bo jakoś tak wyszło, że... Jakoś nie wiem jak to w sumie wyszło. Już tak nie było chęci, żeby przyjść na tę Kolonię. A dzisiaj znalazłem chęć i jej przyszedłem. Dzisiaj, czyli 21, a wy widzicie ten film za 6 dni, czyli ładnie nagrywam do przodu. No, czyli ładnie mam ponagrywane odcinki do przodu. Skoro ten film wleci za 6 dni, 27, a ja nagrywam to 21. No także powiem wam, że ładnie jestem do przodu z odcinkami. Podoba mi się to. Także mi się to podoba. Ja lubię iść do przodu z odcinkami. Bo jak jestem do przodu z odcinkami, to przynajmniej wiem, że nie muszę się spieszyć z odcinkami kolejnymi. Tylko na spokojnie sobie nagrywać. Tak, za 6 dni, bo dzisiaj wrzuciłem 5 odcinków, no. Dzisiaj, czyli 21, jak ja to nagrywam, to ja wrzuciłem dzisiaj 5 odcinków sobie, w sensie zaplanowanych, tak. No jeszcze dzisiaj sobie tego wrzucę, czyli to będzie 6. I postaram się jeszcze nagrać dzisiaj timelapsa, bo timelapsa to już dawno nie było. Czyli bym miał na tydzień do przodu filmy wrzucane, nagrywane. To było coś pięknego, jakbym do przodu miał odcinki wrzucone na tydzień i nagrane. Tutaj jadę skosić to. Chyba mi się uda. Sorry, że to tak dziwnie robię, ale no wiecie. Chcę po prostu ten rzepak odzyskać tutaj, co jest. No. A że to nieładnie wyglądało, no to jest sorry. Bo to faktycznie nieładnie wyglądało. Mogłem to przed odcinkiem zrobić, ale zapomniałem. Zapomniałem o tym. Nieważne. Coś blady ten rzepak jest w tym headerze, nie wiem. Coś tu jest. Dobrze, także kosimy sobie ten rzepak. I później jedziemy go sprzedać, ten rzepak. Na skup. Na wiejski skup zboża, czy tam do góry. A wziąłem sobie 60 do odwozu. No bo nie chciało mi się wziąć tych większych przyczep. Tylko postanowiłem sobie, że wezmę sobie taki najlepszy zestaw tu, jaki jest na Kolonii, czyli 60 i autosanka. To jest najładniejszy zestaw na tej mapie. No a ja ten zestaw używałem chyba w pierwszym odcinku z Kolonii. Nie pamiętam. Jakoś tak chyba było. A jak nie, no to jak się mylę, to sorry. No ale w którymś z pierwszych odcinków używałem, a to jest chyba 15 odcinek z Kolonii. No a my po tym, no to są prawdopodobnie ostatnie żniwa. Zależy ile zarobię z tego rzepaku i soi. No i owsa oczywiście, tak? Ale głównie rzepak i soja, bo ja chcę kupić kombajn. A kombajn za ile tam był, nie pamiętam. 150. Bez konfiguracji 150. No, czyli muszę zarobić bardzo dużo kasy. Ale jak już będzie nowy ciąg, no, jak będzie już ten nowy kombajn, to wtedy też będzie szło, bo już będzie 6-metrowy header, to już też troszeczkę sprawniej pójdą te żniwa. Troszeczkę sprawniej mówię, że pójdą te żniwa. Zabitone jakieś tam jeszcze chyba z 30 tysięcy powinien dostać. O! Ja nie chcę zbytnio się zaciągać banku kredytem. Bo po co mi kredyt? W sensie, po co mi kredyt, no. Źle to powiedziałem. Po co mam się zadłużać w banku, jak potem będą się to oddać, tak? No to wolę sobie poczekać. Skosić wszystko, na przykład i sprzedać tą słomę. Przykładowo. I mieć już na czysto kombajn za darmo, za swoje pieniądze, tak? A wiadomo, że wszystkiego się raczej nie uda zebrać. Najprawdopodobniej to tam O, słoma rośnie, to dobrze. To tam jakiś lekki kredyt będzie brany, tak? Ale nie kurczę, no 100 czy tam 200 tysięcy nie biorę na kombajn, tylko wezmę sobie na przykład 30, tak? Czy ile tam mi będzie brakować, nie wiem nawet. No zobaczymy, jak to sypnie ten rzepak, jak sypnie soja. No soja jest za 2900... O, jajce za 7000. 54, no to od razu będę sprzedawał tą soję. Tego z silosów nie sprzedaję, co jest. No bo nie będę tego sprzedawał, bo po co? Skoro...
coś do świni muszę rzucić. I to, co jest w lasach, to wszystko do świni rzucam. Dlatego to tak jest zrobione. O kurczę. Ale to nieciekawe tam wygląda. O! Jednak na raz biorę. A bo tam jakoś tak dziwnie było skoszone. Dlatego nie wziąłem na raz. Kurczę, i powiem wam słabo. To jest kolejna seria, gdzie są żniwa. No, jeszcze mam timelapsy, a na timelapsach też będzie zbiór kukurydzy. Ale to będzie coś. No, zbiór kukurydzy to będzie troszeczkę coś innego, tak? No, bo cztery serie i cztery odcinki ze żniw pod rząd prawie, że. A, słabo, słabo. Pomyślimy coś. Może pójdę sobie vloga wreszcie kiedyś nagrać. Zobaczymy coś, pomyślimy. Ej, co by tu zrobić? 3 tony? Dobra, wysypię te 3 tony. I te 2 tony jeszcze do kosza i dosypię wtedy. Będzie zestaw pełny. Także już wtedy będzie pełny i będę mógł jechać nas i na skup. No, czyli jakieś 15 tysięcy, czy tam 20 tysięcy powinienem przywieźć. Zobaczymy. Jak to wyjdzie. Jestem na kolonii sam? Bez nikogo? Michael nawet nie wiem, czy jest przy kompie teraz. A nie chciałem nikogo ciągnąć tutaj na kolonie, bo tu nie ma roboty. Bo co, ja bym miał, kurczę, ten... Nie wiem. W sumie jak będą dalsze kolejne żniwa? W sumie po żniwach to mogę wziąć Michaela, tak? Żeby on na przykład sobie słomę prasował. No, słomę prasował. Albo już powoli zacząć brać zestaw uprawy osiewny, iż powoli niech Michael by siał już, nie? Powoli. By powoli zaczął siać już pola. A ja bym sobie prasował słomę najwyżej. No nie wiem, zobaczymy. Coś tam wymyślimy, ale jak to zrobimy, to nie wiem. Na pewno chciałbym nowe pole kupić. W tym sezonie, jak się uda. Jak się uda, mówię. Bo nie wiem, czy się uda. O, bo przydałoby się trochę. Teraz. Oj. Rozszerzać. Powiększać gospodarstwo, no. O to chodzi. W sensie, że dokupywać hektary po to, aby ten nowy kombajn, większy, wydajniejszy, miał na czym pracować, tak? I właśnie myślę, żeby sobie kupić pierw 62 i 64, te dwa pola. 62 z tego względu, że to by było około mojej 61 i tam bym je zeprzeorał, bym miał jeszcze jeden taki fajny wielki kawałek. Taki większy kawałek, który by fajny był. To też fajny, fajny by było. Chyba header zjechany. Bo coś tak nie bardzo. Muszę 2 tony nakosić tego rzepaku jeszcze, żeby mieć pełną przyczepę. I przejechać się bizonem, tylko 60 na skup. No, koszę sobie tak, jak mi wygodnie. Także nie patrzcie na moją technikę koszenia. No bo... Koszę sobie, jak mi wygodnie, tak? No to pole jest takie niekształtne, że to w sumie nawet nie wiadomo, jak to kosić. A jak tu wkoło te pola obkupię? Czyli tutaj 70... I 70... 68... 66. No to połączę w jedno, tak? To będzie już też fajny, duży kawał pola. A tych zaganików nie będę wycinał. No bo one są ładne. Dlatego ich nie będę wycinał. Tylko ewentualnie ten po lewej tutaj skrócę. A tam o jedną, choinkę. Żeby tam był większy przejazd. Nie wiem, zobaczę. O! Nawet nie wiedziałem, że owiec skosiłem. Nawet owsa mi złapało kawałek. A nawet o tym nie wiedziałem. A to, to super. Super wiadomość. O i tak. Kurczę. No. Ładnie idzie robotka tutaj. 1600, dobra. I tam koło tych drzew mogę teraz przejechać. Jak przejadę koło drzew, to już będę miał... Jak przejadę koło drzew, to już będę miał pełne 2 tony, tak? Czyli już będę mógł jechać na silos, także na silos, no, na skup. Czyli to jest wszystko dobrze przemyślane tutaj to było. To było wszystko przemyślane.
Elegancko idzie, powiem wam. 10 świeże sitka. No dzisiaj mój trzeci odcinek nagrywany, także no wieta. Trochę już jest. W sumie jeden to z Roketa, to tam. Roketa to tam szybko się nagrywa. No i nagrywaliśmy się jeszcze gruberowanie. Na Geisbergu. Geisbergu. No także to tam nagrywaliśmy też dzisiaj. Ja jeszcze powrzucałem trochę filmów dzisiaj. Trochę internet załatwiłem, ale jeszcze trochę jeszcze go troszeczkę dobiję dzisiaj ten internet. Bo jeszcze chcę kolonię sobie zaplodować. A może jak się uda, też uda mi się zrobić dzisiaj wieczorem. Może wieczorem się jeszcze uda zrobić ten tego. Wieczorem uda mi się zrobić jeszcze timelapsa. To bym go jeszcze od razu wrzucił. Wtedy już bym miał dosłownie na tydzień do przodu filmy wrzucone. I bym miał przerwę. Ale ja i tak będę pewnie najprawdopodobniej codziennie nagrywał. Czy tam co dwa dni. Teraz nie muszę codziennie, także mogę co dwa dni. Także elegancko. Ale na pewno będę chciał osidę przygotować. Chyba już. W piątek, albo jutro jest piątek. Albo w sobotę, zależy. Weź i nagrać ten odcinek ze żniw. A, tylko że z osidą znowu na żniwa, kurczę. Nie pas trochę słabo, ale dobra. Jakoś przeżyjemy. O, już wiem, co muszę obejrzeć dzisiaj. Niech tylko się ten odcinek skończy. Odcinek jeszcze 20 minut. Muszę jeden film obejrzeć. Dzisiaj. No i jeszcze trochę ten, od zera obejrzeć muszę. Hashtag 288. To, że to już jest dawno nieaktualne, jak ja to mówię. Bo ja to mówię dnia 21 stycznia o 15, tak? No to jestem na 288 odcinku. A wy ten film widzicie 6 dni później, czyli jestem na około... No ja gdzieś tak mniej więcej półtorej, dwa odcinki dziennie oglądam, czyli jestem na 300 odcinku. Najprawdopodobniej. No, także wysypuję to. No, na pewno w niedzielę mi się trochę odcinków nadrobię od zera, no bo w niedzielę nie gram, także no. W niedzielę mam całe dnie, tak? Żeby sobie YouTube'a pooglądać, czyli tam zazwyczaj te 3-4 od zera wtedy obejrzę. No, 12,5 tysiąca. Elegancko, 8 godzin, 60. Wreszcie umyłem 60, bo taka urąbana była, że szok. Nie wiem, czemu skręciłem. Nie wiem, czemu to zrobiłem. No i będziemy na pewno pola kupywać, nie? W najbliższym czasie. Chłop taka wąska asfalta, to niszczy się pracą. No. I zobaczymy. I to zobaczymy. I się wszystko zobaczy. Czy ten... Czy będzie... Oj, chłop, nie wiedział, co zrobić. Widziałem go. O, trzeba pooglądać. Później. Na pewno chcę jakieś pole kupić. Nowe, no bo to już... Nie ukrywaj mi się 15 odcinek, tak? I przydałoby się wreszcie coś nowego kupić. Na jakiś nowy land. Po to, żebym mógł nagrać sobie tam odcinek. Na przykład z łączenia tego pola, albo tam z ogarniania. A na przykład 64 jak kupię, no to będzie do orki, czyli też będzie fajny materiał na odcinek. I potem kupić... No zobaczymy, tutaj chcę tym land tutaj stworzyć od razu też. Tutaj są 3, gdzie... Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy. A ja za daleko pojechałem. Czemu pod tą górkę w ogóle jadę? No miałem tu w prawo skręcić. Nie wiem, co ja odwaliłem teraz. Czemu tak poszedłem, to nie wiem w sumie. Pewnie tego nikt nie wie. No ale to ja sam nie wiem, dlaczego tam pojechałem. No ale no. Zawijamy, gasimy ciągnik i idziemy po bizona. No wiedziałem, ile ukosić.
Dobra, w tą stronę będę kosił, pod tym skosem chyba. Chyba pod tym skosem będę kosił. Albo po płaskim będę kosił. Po płaskim chyba jakoś tu. Nie, no nie będę chłopa męczył po tą górę. Będę chyba tutaj tak w lewo kosił. Będę w lewo kosił. W tą stronę chyba będę kosił. Będzie chyba najwygodniej. I też nie będą najkrótsze przejazdy. Tu są na 3 wykrętas. Dobrze. No, myślę, że to będzie dobrze. Kurczę, 6 dni do przodu mam odcinki nagrane, kozak. Oby tak więcej, oby tak więcej. Na przykład te... No trzeba powoli nagrywać do przodu, tak? Powoli nagrywać. Czy źle powiedziałem? Powoli trzeba takie serię kończyć, dlatego ja tak cisnę. Polskie skończone, bo jest wrzucone. Polskie już skończone z 2 tygodnie temu. Nie no, tydzień temu. A, 21, no to tydzień temu dosłownie, tydzień temu nagrywałem osin, polskie gospodarstwo, wszystkie odcinki. Też w czwartek. No, ale to nieważne. I trzeba tam pocisnąć, żeby osina była też w miarę nagrywana codziennie. Znaczy, no nie codziennie, tylko tam co 2 dni chociaż. Aby co 2 dni tą osinę nagrywać. I co 2 dni nagrywać też. Tą kolonię. No a inne serie to jakoś przeżyją. No i w międzyczasie, jak mi się chce, to jeszcze wejdę sobie na ten serwer na Gaysberg, czyli tam na ten jakiś luźny odcinek z farminga sobie nagrać. No to też jest fajne, że mogę tam sobie iść i nagrać. A na pewno w tej kolonii pocisnąć też. Bo pamiętam, Felsbrun też trzeba ponagrywać. Najlepiej jakby Felsbrun też co 2-3 dni. Tak żeby na co 2-3 dni na jakąś serię iść nagrywać. Ja tam wiecie, ja mogę mieć to nagrane, tak? Ale żeby miał nagrane, a potem tylko sobie wrzucić mogę, tak? W sumie jestem codziennie na kompie oprócz niedzieli. Także w niedzielę zawsze w sobotę 2 filmy wrzucałem, czy tam 3 nawet. Zazwyczaj 3 wrzucałem, żeby mieć na sobotę. Znaczy, no nie, w sobotę zawsze widziałem 2 filmy, żeby mieć na niedzielę i na poniedziałek już wrzucone. No i tak zawsze robiłem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Nie wiem, ile kolonia będzie trwała odcinków. Nie wiem. Polskie miało być 100, a było 88. Ale dobrze, że nie było 100, bo tam już by nie było co robić. A osina jest 83 chyba odcinek, a tam jeszcze jest od ciula roboty. A to jest chyba 15 odcinek ten, jak się nie mylę. No i też jest ciula roboty. Ja dzisiaj siedziałem tutaj 1,5 godziny, żeby ogarnąć to. O, Darek gra w Counter-Strike. 1,5 godziny siedziałem, żeby ogarnąć to. Ten serwer. A ja miałem ja miałem wszystko przygotowane. Ja miałem tylko tutaj odchwaść całe wszystkie pola. Nawieść i zwapnować 2 pola musiałem. I to mi zajęło 1,5 godziny. Ale na kolejny odcinek już sobie wezmę Michaela. Michael będzie potrzebny. Albo zrobimy tak, jak mówiłem, że Michael będzie tutaj ten tego. No, że ten tego będzie tutaj talerzował, albo siał, albo... Znaczy zrobimy tak, że Michael będzie kosił owiec, o! Zrobimy tak, Michael będzie kosił owiec, a ja będę prasował za nim. O, i tak będziemy zrobić. I tak zrobimy. I wtedy to będzie wtedy sprzedaż bizona, co się zrobi od razu na tym odcinku. I to będzie wszystko gitara. Jeszcze słomę będzie można wtedy owalić. Bo słoma jest za 140. No będzie za 140, bo tam jeszcze jest ptaszek do góry, że rośnie. No ale nie wiem, ile ona tam podrośnie, ale o jęczmień owiec chyba będzie do nas na silo zwalony. Bo nie ma ceny owsa. Ale to tam bez problemu. Owiec, nie ma ceny. Ale jest rzepak, cena to jest najważniejsze, jest cena soi. To są dwie moje najważniejsze uprawy. Na owiec to jest taki tam na dodatek. Ale fajnie jakby to jest cena owsa, bo nie. A właśnie jak tam cena ziemniaków, bo cena ziemniaków przed przewijaniem miałem 720, a teraz 600. No to widzę, że
Może jakieś pole z ziemniakami wreszcie by zasadzić. Jakieś pole z ziemniakami zasadzić. I na handel te ziemniaki. Nie wiem. Bo w sumie mam tą kopaczkę, tak? Jeszcze da, no, jeszcze da. Jeszcze da 3-4 ton, 3,5 tony. No elegancko, czyli 8,5 tony rzepaku. No za no, jakieś tam pieniądze dały z tego rzepaku, tak? Ale najwięcej to ja liczę na soję, najwięcej kasy. Bo mam jej najwięcej zasiane. Bo w sumie tego rzepaku to dwa małe pola zasiałem. A owsa mam 4 pola chyba. W sumie jakby liczyć pojedynczo to 5. Jakby liczyć każdy numerek to 5 pól. Ale że tu jest jedno złączone, czyli mam 4 pola. Bo tam jest owiec i tu 3 pola owsa. Na soi to mam tam i tam. W sensie... No. Rozumiem to. Dobrze. Ja to wysypuję. Idę Zbyszkę od razu puścić. Niech mi kosi już soję szybko, bardzo mocno. Tylko, że z soją to na PGR chyba, nie? Tak, z soją to na PGR będzie mieścić. Ja to nawet będzie bliżej. Z 63 będzie bliżej, ale z... Dobra, ja chcę zobaczyć ten mas. Jak to wygląda. Czyli tutaj na pewno bym musiał wywalić to drzewko. I to drzewko wyciąć. Tutaj z tego też to drzewko jedno. I to drzewko. No, czyli 4 drzewka. O, i to 5. 5 drzewek bym musiał wyciąć. A to... To zostawię, bo to da się objechać. Czyli 5 drzewek tutaj, żeby mieć takie mega pole. W sensie tutaj, żeby mieć duże pole, to 5 drzewek muszę wyciąć. Tutaj tego nie wycinam, bo to jest ładnie zrobione. A tutaj bym musiał trochę więcej wyciąć, nie? To mogłoby... To mogłoby zostać. Albo wyrąbać to drzewko. Nie wiem, to wyrąbać. I tutaj te wszystkie tu trzeba by było wyciąć. To wszystkie trzeba byłoby tu wyciąć, tutaj aż do zakrętu. No powiem wam, że trochę cięcia by było tych drzewek. Dobrze, także należy do ciebie, należy do ciebie, dobrze. Dobrze, także ja do Zbyszka puścić. Niech mi kosi soję już. Tylko tego wyłączę, żeby manianki nie robił. Panie, mogę trafić, no. Lecimy. Na moje kolejne pole. Tu w poprzek przylecimy, żeby jak najmniej ubić tutaj sąsiadowi jego pola. Chociaż już niedługo będzie moje pole, tak? A tu będą zagajniki. Właśnie ta mapa jest fajna, że nie chcę tak zbytnio ingerować ten teren. W sensie ingerować. Ingerować w te drzewka, tak? Bo to jest ładna, ładna mapa. Tylko te 4 drzewka będę musiał wyciąć, żeby mi nie przeszkadzały. Trochę tam wyciąć drzewek. Tutaj, ale te zagajniki na środku będą fajne. Oj, tutaj trzeba będzie jedno... Te drzewka zostaną, ale te... to jedno na pewno będzie wyautowane. Tak po skosie, jo. Jedno będzie na pewno musiało być wyautowane stąd. Oj, elegancko. Albo 59 kupić? Nie wiem, zobaczymy. No mam dużo planów na pole. Żeby kupić. Jakie już tutaj mniej więcej sobie pobiegać idę za chwilę. I mniej więcej sobie popatrzeć, co tu można było z tych pól wystworzyć, tak? No na pewno krów nie będę miał na tej serii. Najmniej nie chcę. O, to drzewo można wyautować. I to drzewo można wyautować, to też. Czyli tutaj by można było to wyautować i to już by był ładny kawałek pola. Tutaj lecimy dalej. Tutaj te dwa drzewka wyciąć. Tutaj to... On się zostawi. A mu się przysypie, zobaczymy. 3, 4, 5, 5, to może być. Nie, tu musi być dojazd do sąsiada. No, czyli te 5 drzewek wyautować i będzie ładnie.
Tutaj pędziałek wyładowa się, tu będą fajne pola, bo tu będą i słupy, i drzewka. O, to drzewko. A to drzewko to ja też liczyłem, że wybadanie. Dobra, no to. No to te takie moczarki to się przysypie tam, to tam mało istotne. I tutaj tylko po obornika musi być, bo nie będę wchodził do giamca, żeby edytować mapę. Tutaj ten zagajnik mógłby zostać, tylko te dwa drzewka by wyrąbać, trzy drzewka i ten zagajnik na środku. O, w sumie to też, czyli cztery. Czyli cztery drzewka i ten zagajnik na środku by mógłby zostać. Dobra, zobaczymy. Coś się pomyśli, jak to zrobić. Nie, no to zostaje. To zostaje, bo jest ładne. To zostaje. I tu tą linię drzew wyciąć. I tutaj by było już jeden kawałek, nie do tego asfaltu. Lino można pomyśleć. No. Tutaj to zostaje, bo to jest jakaś chatka opuszczona. Tutaj jest wolna miedza, to raz, dwa, tylko pługiem. A tutaj te drzewka brzuskie mamy wyciąć. Tu jest tak zrobione. A, tu się oczy z tym wielki wiatr. To się coś wymyśli. Ja nie teraz nie myślę. Bo teraz mi to nie jest potrzebne. O, tu nie ma nic, tu tylko pługiem przelecieć. O, widzicie, tu nie ma nic do wycinania. To do drogi elegancko, tutaj już można ładny ram tworzyć. Z tych czterech pól. Raz, dwa, trzy, cztery. A, to 70 tysięcy gdzieś i by był nasz. No to się wszystko złączy i będzie elegancko. Dobra, zobaczymy. No jadę ten rzepak sprzedać, bo ja tu zacząłem biegać po mapie, szukać pól, a nie jadę sprzedać... Dobra, chłopnik z tej kości. Dobra, jadę ten rzepak sprzedać i ten, niech ten bizon ma 50%, czyli jak ja dojadę, to teraz to prawie pełny będzie, czyli elegancko. Trzeba powoli iść w te pola, bo... Oj! Ale mnie rzuciło. Trzeba iść powoli w te pola z tego względu, że... Ławy musi. Jobany. Ale jak wymusił, chłop. No i trzeba iść powoli w te pola, po to, aby się rozwijać, tak? Raz, a dwa, żeby... się już jakoś powoli przybliżać do końca tej serii, tak? No bo mamy który? 16 odcinek, tam 15. A my mamy tak naprawdę niedużo pól kupionych. Nie ukrywajmy się, ale dużo pól to tu nie jest kupionych. A tutaj już mi się podoba to. Tutaj trzeba będzie coś pomyśleć. Tutaj na 15 będzie dużo wycinania. Ten zagajnik się wytnie. Zobaczymy. Ale mam fajne pomysły na pola. Żeby zbytnio tych drzew nie wycinać na tej mapie. Tylko wiadomo, przyciąć tam 2-3 przeszkadzające drzewka. On na przykład ta choinka może zostać, bo jest w miarę dobrze. No tamto tutaj nie mam w ogóle pomysłu na tę część mapy na razie. Ale chciałbym na pewno jakoś w tym kawałku tutaj gdzieś tutaj u góry kupić pola. Żeby tam już po prostu mieć jakieś pole, żeby sobie trochę dalej pojeździć na te pola, nie? Te numerki mnie interesują. O, w sumie tu też można by było tą drogę przerypać. I mieć ładny kawałek pola, tak? Taki mały kawałek, to mi się nie będzie chciało jeździć, a na taki już tak, jeśli już będzie z tym, to już będzie się bardziej chciało jeździć. Zobaczymy. No tu jest ta chatka i tu jest zwykła miedza. Tej drogi ja nie potrzebuję. Ona należy do mnie. Jo, tak na styk. Czyli dotąd bym mógł mieć zaorane. I to byłby mój land. A to kosztuje... 70 tysięcy i będzie nasze. Dobra, pomyślimy coś na tym. No, 22 tysiące, czyli 27 tysięcy za rzepak zarobiłem. Zostaje więcej. Czyli jeszcze tylko 100
30 tysięcy i będę miał kombajn. Czyli jakiś kredyt tam na pewno będzie brany, ale to nie wiem jaki. Dobra, 30 minut, czyli będziemy powoli kończyć. Rzepak skosiliśmy. Rozglądałem się trochę za nowymi polami, jakby tu można było zrobić. No, dziewiątka będzie sama, bo nie da się nic z tą dziewiątką wymyślić. Bo tam nie ma już w zasadzie co wycinać. Czemu ja jadę tędy? Nie wiem, czemu ja pojechałem tędy. No dobra, nieważne. Dobra, także mogłem jeszcze inaczej pojechać, bym był 3 razy szybciej, ale dobra. Mógłbym tam prosto capować i bym był. A gdzie on stoi w ogóle? Może tędy. A dobra, on stoi na tym. Dobra, widzę, że stoi w sumie. Dobra, pomocniki ma pełny zbiornik. Dobrze, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Ja sobie ten soję skoszę sam, poza odcinkiem. Soję, a na kolejnym odcinku widzimy się już z Michaelem. Może bo zaraz uda mi się go jutro zaciągnąć, może mi się uda. Na kolonie. Michael o tym nie wie, że ja mam tam na tydzień do przodu filmy nagrane, ale to... Ja lubię mieć do przodu zawsze nagrane. Najlepiej na jak jest 2 dni do przodu nagrane. Na 6 dni to tak jest trochę za dużo, ale... No tam... Przynajmniej ja mam więcej czasu dla siebie. Bo jak jednego dnia jak nie będę nagrywał, no to tam nic się nie stanie, tak? Ale że chłop tak ładnie stanął? A, bo to było to, dobra. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. A może taką miniaturkę zrobić? Zobaczymy. Także to było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepłutko, cześć. 32 minuty, na razie.